najbliższych dniach w województwie śląskim zdecydowanie odpoczniemy od tych afrykańskich upałów. Na termometrach okolice 20 stopni Celsjusza, dlatego bardzo przyjemna temperatura. No ale niestety czekają nas także przelotne opady deszczu, no i gwałtowne, ale krótkotrwałe burze. Szczegóły już za chwilę w magazynie Meteo. Sprawdzimy także, jak miewa się jakość powietrza w naszym województwie. Sandra Olkowska, dobry wieczór, zapraszam. Dzisiaj po pogodnym i w miarę słonecznym poranku, no niestety wraz z biegiem dnia chmur na niebie zaczęło przybywać i miejscami delikatnie pokropił słaby przelotny deszcz. Jak kształtowała się dzisiaj temperatura? 26 stopni wskazały termometry w całym województwie. Już późnym wieczorem, no i przez całą noc musimy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale na północy, w centrum oraz na południu musimy spodziewać się także gwałtownych burz z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem, no i silnym wiatrem. Noc będzie stosunkowo ciepła. 14 stopni w Częstochowie, 15 w Katowicach oraz Bielsku-Białej. Na północy regionu jutro zapowiada się dość udany pogodowo dzień, bo możemy wreszcie odetchnąć od tych wysokich wartości na termometrach. Ale druga część dnia to już przelotne opady deszczu, jednak słońce też do nas zawita. Na termometrach 17 stopni w Zawierciu, Myszkowie i Częstochowie, do 18 w Kłobucku i Lublińcu. W centrum regionu jutro także pogoda w przysłowiową kratkę, czyli trochę słońca, trochę chmur, deszczowych chmur, bo i tutaj po południu synoptycy zapowiadają przelotne, słabe opady deszczu. Na termometrach 18 stopni w Tychach, Katowicach i Raciborzu, do 19 w Tarnowskich Górach. Na południu regionu jutro będzie zdecydowanie najchłodniej, jeśli chodzi o pozostałe części naszego województwa. No i tutaj także w drugiej części dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. 16 stopni w Żywcu, maksymalnie 17 w Bielsku-Białej oraz Cieszynie. Sprawdźmy, jak pogodowo zapowiadają się kolejne dni, czy temperatura wzrośnie, czy nadal będzie nam towarzyszył deszcz. Środa już bez opadów deszczu, z dość dużą ilością słońca. Na termometrach podobnie jak we wtorek 18 stopni Celsjusza. Czwartek zdecydowanie lepszy pogodowo, ponieważ cieplejszy i także bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna to 23 stopnie Celsjusza. Na koniec zapraszam Państwa na ekoprognozę. Sprawdźmy, w jakiej kondycji jest jakość powietrza w naszym regionie. Ostatnio oscyluje wokół dobrej, a nawet bardzo dobrej. No, sytuacja jest świetna, ponieważ północna i środkowa część naszego regionu z bardzo dobrą jakością powietrza. Taka sama sytuacja panuje w okolicach Rybnika oraz w samych Dolinach Beskidzkich. Także jakość powietrza na poziomie bardzo dobrym. I z tymi bardzo pozytywnymi informacjami na temat jakości powietrza w naszym województwie Państwa zostawiam, życząc przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.